No i co mi zrobisz, jak nie przejdziesz? O kur... Dawaj. Myślałem, że to prostszy będzie troszkę, przyznam. Assisted, standard, hardcore for players who have played Resident Evil 4. Stronger enemies and harder challenges, higher prices for C. A może na standardzie kulturalnie. Nie zawsze na najcięższym poziomie wszystko trzeba grać. Nie, no, no. Tak jak już wiele razy było mówione, jak dla kogoś jest poziom hardcore i najcięższe poziomy w grach, no to... To dla mnie. W sensie pół życia siedzę i gram w gry komputerowe. To dla... Jak... Taki poziom trudności jest dla takich osób przeznaczony. Oho. A wszędzie tematy duchów i obrzędów. A to dziewuszka jakaś. Kurde, to wygląda jak trailer jakiś do POE. Co to będzie, nowy boss czy coś? Krwią trzeba napełnić. Jakąś pieczęć. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out. Thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others Grzybek. Weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training. Tłumacz, są napisy, nie będę dubbingu zagłuszał. Czytaj. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Ale no, to prawda, że wygląda trochę animowato. It has to. Wygląda jak bohater tego DMC. So tell me, Yankee. Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. Patrz, a to nie ci prowadzi. Secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. Laguje? Co wy opowiadacie? Laguje? No, to chyba nie zagramy na ultra. Są ograniczone do 60. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. Nie, na podglądzie mnie laguje. I'm sure you'll do your best to help me. I Argentyna! Aż dziwne, że jeszcze jak na Resident Evil się nie odjebało nic podczas podróży. Oho. Chyba na odlewce. Coś się wydarzy. Kultura, palenie w aucie, a nie wychodzenie. Tym wszystko pięknym zapachem nasiąknie. A nie jakieś wysiąść, bo śmierdzić będzie. Hey! ¿Hay alguien ahí? Świeczki się palą. Ktoś tu był. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Niezła grafa, 2005, no co ty? Te scenki w 4K niby są. Co on gada? No jeden się poszedł załatwić, nie wraca, to ten policjant zasugerował, iść sprawdź, czy wszystko gite z nim. O to chodzi, jak nie rozumiesz. Ogólnie, z tego co zrozumiałem, to do jakiegoś programu sekretnego rządowego zostaliśmy wdrożeni i gdzieś z policjantami pojechaliśmy. I tu się przygoda zaczyna. Sprawdź, dlaczego mu to zajmuje tak długo. Spoko. Teoretycznie i w sumie praktycznie poziom jest wysoki i jest mało przedmiotów, więc trzeba się mocno rozglądać, sprawdzać, czy coś... O kur... Chyba coś porwało pana policjanta, niestety. Pato. Zwierzaczkowi brzuch rozpruli. Bandyci.
Czemu jest 30 FPS-ów? Wiesz co, nie wiem. Może ten ray tracing by można wyłączyć. Teraz lepiej? Jakoś tak dziwnie ta trawa wygląda teraz. Siemano. Oho, jakiś tartak. Kurde. Sorry to barge in like this. Jakieś oczy miał dziwne. Busco, a un policja. Vino aquí? Jakaś klątwa zaraz. Ale ma siłę chłop. This is not good. Jakiś klucz ukradłem. Chyba że to się darł. To szybki looting i idziemy po niego. A, już klamkę nawet mam. 10 nabojów dostałem na start. Same głowy, bo inaczej będzie ciężko. Z taką ilością nabojów. Ugotował ci kolegę? A pytał ktoś? Sam sobie zaraz zobaczę, co zrobił. Mam nadzieję, że nie ugotował. Co, co? Destruir. Było coś na stoliku. Zaraz wrócę. Hej! Chyba nie ugotował, tylko po prostu zabił. I read you. What's your situation? Chyba double. The hell's going on? Przygotuj broń, strzel. Ty no spoko, ale ponoć coś na stoliku było. Trendy ja przyszedłem. What was that? Kurwica się. No fucking way. Kupa, ciężko. Strzeliłem mu z 5 razy w łeb. Tam dwa spudłowałem i mam 3 naboje. Jakby jeszcze jeden mob był, ale nie będzie. Oni raczej wiedzą, że 10 nabojów się nie daje na takich przeciwników. Tylko jakąś się muchę bardziej. To chyba przyjaciele, nie? Z policji. A i dwóch jeszcze jest. Na 3 naboje. Tylko z tego co słyszę, to jakiś friendly fire. Chyba się nie chce lać, czy chce? O kurwa. No co jest kurwa? Trzeba kajtować auta taczki i go... Teraz. Kurde, takimi soulslajkami przez te laski pachnie. O kur... Ten też się chce bić? Jak ja mam ich na 10 ammo? Trzech zabić. Jak? Albo gdzieś ewentualnie tu jest ten. Ammo do podniesienia. Wolne strzały i w łeb tylko. Chcesz podpowiedź? Nie! No fucking way. Jeden. Jak się roluje? Dobra, jest lepiej, bo wcześniej miałem 3 ammo, teraz mam 6 po tym enkanterze. Są tu jakieś rolki, dodge? Control, alt, kurde, nie ma. Albo podejść mu na skradaku od plecków i zajebać nóż w plecy. Strzał w głowę, podbiegasz i kopiesz go w głowę. Tak? Pojedynczo. Czyli strzał w głowę, podbiegnięcie i lewy?
3 naboje. Jeszcze mam jakiś gaz leczniczy, spray leczniczy. Mogłem dopiero po następnym autoataczku tego użyć chyba. Aha! Kurwa. Zrestartowałbym to szczerze, bo teraz wiem jak. A straciłem sporo nabojów. Dziewuszka. To ze startu to była. Jaki poziom trudności? Hardcore. This is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? Oh. President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Kurwa! Gotta go. Talk later. Yes, nie dadzą. Chłopie, chłopie. Oj. Let myself out. Nie wiem, 3 kulki równo na 3. Nie musiał uciekać. Kurde, tu nie ma jakiegoś lootu? Coś tak ubogo czuję strasznie. Mam 2 naboje. Tracę po itemy. Tam nie ma, no. Nie wiem, czy na jakichś kamieniach losowo, czy z mobów się to lootuje. O! Czyli w beczkach. W beczkach, które są oznaczone na kolor żółty. Gunpowder. To do wytwarzania prochu. Pamiętam, jeden rezydent był ciężki już od samego startu. Była jakaś akcja we wiosce, co 2 godziny ten etap zszedł. O, tu chyba aż tak nie będzie. Chyba doszło do nich, że za ciężko zrobili trochę. Village? Tak, to był Village. Ta akcja jak cię goniło w pizdu mobów i trzeba było dostać się do tego takiego mini pałasu. Pierdol się. O, działa pary. Kurwa, jakie mele silne jest. W zasadzie nie trzeba. Nie trzeba nawet pistoletu używać. Pestas, chyba fitong. O, takie mechaniki we wcześniejszych nie kojarzy się. Kasko zbierało z mobów. Znaczy z mobów, to ludzie niby nie moby. Kurde. Fajna ta mechanika. Będzie jeszcze prościej przez tą mechanikę walki w mele. O, i fleszyk. A pod czym się fleszuje? Pod 2. Nice flash. Mówiś, policjant na krzyżu. Shit. O kurwa, pobóż mu! Będzie oparzony, ale będzie żył. Halo. Chociaż nie, już dobra, już za późno. A można to taktycznie rozegrać. A to co to? Podsadzka? Tylko nie mam towarzysza ani towarzyszki, kurka. Ty, chyba flashbang. Kurwa, i lecimy na zadymę taką full. Dawaj. Jeden. Nie trafia. Bez głowy? Trochę ammo straciłem. Ja pierdolę, co jest, ty? Nie wiem, no trzeba jak najmniej ammo stracić, celując w łeb i melaska. Albo może jest jakaś asasynacja, jak się od tyłu podejdzie. Cześć. Strzelaj w dzwon. Jaki dzwon? W który dzwon? Znaczy, no mógłbym ominąć, ale nie jestem przecież na P.
I to nie to brzydkie słowo, o którym mówicie. O, o, o. Tom zasasnowałbym. Da się! I to po cichutku. O kurwa. Fight them off. Plecy mam czyste. Here you go. Jo pierdole. Kurwa no! Ciężko, za szybko latają. Nie mam granady. No jest ciężko. Chyba wszyscy. Trzeba spray leczniczy zrobić, tylko jak? No srak. Nie da się. Jest. A, że nie mogę korzystać z rynku, powiem nam bywaj dla jeden szczęśliwca. Mianowicie drobnąłem ostatnio mikro. Kurwa! Jest, są. Spray. Nie wiem. Ciężkie to. Pizdu, kurde. O jakimś dzwonie cały czas gadają. Dzwon. Kurcze, gdzie masz dzwon? Dzwon to mi że w dzwonnicy. Dobra. Damy radę bez żadnego dzwona śmierdzącego. Pa. Dostanie kosę w szyję. O kurwa. Pięknie. Jeszcze nie zagrowało. W sumie mogę ich ominąć. Czemu od jednej kosy umiera, od pięciu headshotów nie? Bo kosą żyły się wbijasz. Chociaż będziesz tłumaczył, o co chodzi, dla tych, co z angielski nie za dobrze znają? Tak. Co da czytanie, jak się nie rozumie? Zarys główny mogę ci przedstawić. Nie no, no mam niby 27 ammo, ale mało jest na to wszystko. Trzeba 4 razy w łeb wyjebać i jeszcze kolanem. Zbieram sianko, jak zaraz i tak to wszystko będzie. O cholera. Zobacz, jaka wielka. Coś tu dobrego musi być. Tylko trzeba klucz znaleźć i jakiś dzwon, o którym widzowie mówią. O kurwa mać, ty! Słyszałem właśnie, że ktoś podchodzi. Nie wiem, oni są wszędzie, ty no. Trochę mało ammo mam jak na to wszystko, co muszę zrobić. Dawaj, spróbujemy raz takie podejście. Co się tak kurwa skradasz? Czy to garb? Chyba garbu. Wszystkich nie zasasnuję, bo się nóż mi kończy. Mam jeszcze na jedną asasynację nożem. Licznik śmierci? Nie trzeba licznika. Ty, a nie możesz nad dachem jakoś? Pokapowali się. Wyizolować targety pojedynczo. Albo zraszować przed siebie i nie bić się z nikim. To samouczek? Niby tak, ale... O, o, o! Kurwa no! Ale HP się straci przez jedno złapanie. I ona żyje? Nie wiem, nie prze... No można skipnąć, ale nie po to oni są, żeby...
Ja próbuję to parować, tylko tego, że chłop cię łapie, nie da rady sparować. Nawet dobrze. Demon z to przeszedł bez obrażeń. Jeszcze piłem mechaniczną, nożem sparował, a ty się męczysz z przeciwnymi mieszkańcami Wełcza Dolnego. Z nim może lepiej walczyć z Tebliczą. Pośle duszę. Pojebane to jest. Naprawdę. Ile ich jest. I jeszcze tam na koniec jest boss. Jakby to było za mało. Zluruję wszystkich i walniemy flashbang. Tylko przydałoby się dwa flashbangi. Dobra, granat w łapę. Chodźcie na mnie wszyscy. O, mele. A! Kurwa! Dobra. Czterech. Bez straty HP, nie najgorzej. Nie wiem, nawet zreloadować nie mogę, kurwów, jest tu tyle. Nie, to nie wyjdzie, chociaż mam flashbanga jeszcze niby. Flashbang. No rzucaj! Jasny gwint, dobra. Jest ten boss, kurwol, z piłą. Mam 8-9 ammo. Parowałem to, kurno. No nie mam nic! A, kolejny, jeszcze palący się byk. Co to kurwa jest? Ty, to jest ciężkie bez tego. A co dopiero... Myślałem, że to prostsze będzie troszkę, przyznam. O coś z dzwonem chodzi. Mówił cały czas dzwon, dzwon, szczel w dzwon. Nie, no nie wiem za bardzo nawet jak to zacząć. Tylko problem jest taki, że już nie mam noża. Nie wskoczę na byka, szukam tego dzwona, o którym widz mówił. Dobra, same hedziki. Zacznijmy od tego, co rzuca toporkiem, bo jest najgroźniejszy. Trzeba go pierw wyeliminować. Here we go. Jest, zgon. Reloadzik. Kurwa, puść! Nie. Teraz granadę, czy jeszcze? Nie, jeszcze chyba. Ty, on już nie żyje, ammo, tylko tracę. Dobra. Flashbang. Ja pierdolę, ile ich jeszcze jest. Pytanie, co teraz? Loot trzeba zebrać. 1, 2, 3... Kurwa, nie ma opcji! To... Tego się nie gra... w normalny sposób. To trzeba jakoś sposobem. A, on zabija swoich. Jakimś sposobem. Tylko jakim? Ammo mi daj. Dwa strzały i łeb. Kurr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 
Jeden. Dwa. O! Ty! Ja myślałem, że wszystkich trzeba wybić. A ten to kto? A ten dziadeczek. Jakbym wiedział, że to jest takie proste, to by mi to krócej zajęło. Jakbym wiedział, że muszę tylko kilku zabić po respie tego. Bo ja zazwyczaj trollowałem praktycznie. Faktycznie jest dzwon. Ale gdzie był ten? Dało się w niego strzelić? Where's everyone going? Bingo? Czyli to był wstęp do gry.
Halo? Bruce to Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far windmill, side. Windmill, co to było? Windmill. Copy that. Jakieś chyba wiatraki. And be careful. To zmienili to już chyba, nie? A nie, że dwa H w jednej lokacji. Faktycznie w godzinkę się uwinęliśmy. A jajo kurczaka. Tylko generalnie wydaje mi się, że no tu są jakieś rzeczy. Na przykład była ta komutka taka zablokowana. I temy no próbuję lutować. O kurwa. O, nice. Tylko amunicji by się przydało troszkę. Tak wcześnie dają taką broń? Z reguły dalsze bronie się odblokowywało. Łohoho. Pamiętam, że to było, działało w ten sposób, że jak już nie było żadnego itema w danej lokacji, to się świeciła lokacja chyba na inny kolor niż na czerwono. Nie wiem, czy to jest tak samo, czy nie. A, to ten bitch. Chyba większy zlutowałem, chociaż... No trzeba tak każdą lokację przeglądać, bo jak się tak każdej lokacji nie będzie tryhardować i patrzeć mocno... Ruby. To braknie potem wszystkiego. A to? O kurde. Tu się da dalej. Mam nadzieję, że się nie porozpili wszyscy. Walczyli i wszyscy jak dzwon usłyszeli. Przybiegli tu. A tego nie otworzę póki co. Krypta. Dobra, chyba zlutowane. Można iść dalej. To. Tej chatki nie zluciłem. Tu coś może być. Wydaje mi się, że do tej lokacji później się wróci i będzie się dało tam wejść. Aż, o kurwa, ale kufer. A ja już tu nie byłem, bo ja widziałem ten kufer. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co. Co, halo? Tak, coś podejrzewałem. No i co mi zrobisz, jak nie przejdziesz? O kur... Dawaj. Zapomniałem, kurwa, że noża nie ma. Naciskam pary. A tu nie ma czym sparować. Kurwa! Biedna. Nie no, aż mnie... No kurde no, aż zabolało. Co to za niebieskie znaczki? Blue Request Notes. You can take on tasks by collecting the Blue Request Notes. Destroy all the Blue Medallions. 5 mam zniszczyć i dostanę za to spinel. Pierwszy raz w życiu słowo spinel słyszę. Wydoj... Sam doj byka. 3. Masz na mapie, gdzie to jest. No i popsułeś zabawę. Ostatnie, kurwa! No będę musiał go zabić, bo jest agresywny. Ostatni medalik. Jest, 5 na 5. Gdzie moja nagroda, złodzieje? Miałem dostać jakiś spinel. Chyba, że już dostałem. Spinel razy 3. Ty, no dobra, ale gdzie jest nagroda? Gdzie mogę ten spinel odebrać? Kurwa! Nie tam! Nie. Kur! Jakie tanki to jest! Jakiś lód? Velvet Blue. W nogi strzelaj i potem ich kop. A jak ustrzelę kolano, to od razu jest kick? Jezus Maria. O coś tu chodzi. A, już wiem, koło zębate i wtedy wszystko zasprzęgli. O! Wooden cog. Kitchen knife, o, to też się przyda. To co, stary mogę wyrzucić i założyć ten nowy? Czy to się automatycznie uzupełniło mi? O. It's locked. Boisz się, ta gra jest straszna? Nie jest tak straszna. Generalnie jakieś zombiaki zazwyczaj nie są straszne. Teraz pięknie. Wiesz cokolwiek z oryginału R4? Nie. No przydałby się jeszcze jeden save teraz dla bezpieczeństwa, jak już to zrobiłem, żeby nie robić tego znowu. Ale no nie będę co dwie minuty zasejwowywał. Oj, ten most się załamie. Albo i nie. Te flashbangi mocne były.
Ale to musi walić. Takie zepsute zwłoki. Kurde, mam dużo sianka, bym już na to coś wydał, tego dużego. Nie wiem, jak on się zwał. On się zwał... Duke! A no tak, oczywiście, Duke. Na farmie była jedna skrzynka. Trudno. Znaczy się, no nie wiem, jako tako patrzę, co jest. Jak coś zeskipuje, to trudno. Nie wszystko da radę. Kurwa. F nacisnąłem zamiast E. No to nad jezioro się chyba nie dostaniemy. Przynajmniej nie tą trasą. Albo czegoś nie zauważyłem tu, obejścia. A, widzisz. Unlucky. Jeszcze? Ale stankowana. Oho. Granadę? Kurwa mać! Nie popatrzyłem. A nie zasejwowane mam. Kilek. The blend of two green herbs will restore twice as much. Albo to. Case and harm perki. Nie wiem, co to są te. Dobra, HP jest full. Tylko może trzeba uważać, co by... O, może wejść w trapa? Tu. Ujec. Pójść mnie! To ta z Dead by Daylight. Kurwa no! Już jak kopa miała dostać. Pod przerwisz coś? Dawno tygodniowej przerwy nie było. Nie no, była już trzydniowa. Trzydniowa przerwa była. Był jeden stream, a potem dwudniowa. No akurat się tak pokombowało, no. Ale jak ładnie odwzorowali te ryby. Bo to jest szczupak. Tak mi się wydaje. Takie cętki ma jak szczupak. Nie? No to co to jest za ryba? Ta. To jest szczupak, a ta... Ta nie wiem, co to może być. Mintaj? Ten drugi? Może. Ten pierwszy na pewno szczupak. Ten drugi nie jestem pewny. Aż mi się przypomniał Kononowicz, jak siedzi na kolanie Piłsudskiego. Z łzami w oczach. Widzowie przerobili. O! Da rady go tam wepchnąć? Kurde, no powinno dać, ale... Nie da rady chyba. Granatę? Żal mi granata na takie coś. Nie no, zaraz wpadnie. Pa. Co to tu kurwiasz? Sprawdzam, jak fizyka gry działa. Po coś tyle płaciłem! Rusza się. Może pomogę. A ten to kto? That hurt, you know. It seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, you got a smoke? You know those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy. Kurde, ale ładnie zrobiona postać. Wygląda jak nasterdowany Walter White. Z oczkami dziwnymi. Oj. Kontra!